Ojciec Maksymilian Maria Kolbe to nie tylko męczennik, który oddał życie za współbrata, ale to także niezwykły zakonnik, który żył na co dzień duchem franciszkańskiej liturgii. Święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, najwierniejszy rycerz niepokalanej. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe to założyciel rycerstwa niepokalanej, gorliwy dziennikarz i ewangelizator Japonii. W Auschwitz dobrowolnie oddał swe życie za współwięźnia. Był jednym z pięciu synów tkaczy, Juliusza i Marianny z domu Dąbrowskiej, należących do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Rodzinna atmosfera państwa Kolbe była przepełniona duchem religijności i patriotyzmu. Gdy modlił się przed obrazem Najświętszej Marii Panny w Pabianickim Kościele pod wezwaniem świętego Mateusza, doznał niezwykłego objawienia. Maryja ukazała się i trzymała w rękach dwie korony, białą i czerwoną, i zapytała tego małego chłopca, który nie potrafił czytać ani pisać, którą z tych koron wybiera dla siebie. I ten mały chłopiec wybrał obie te korony. Pierwsza z nich, biała, symbolizowała czystość, a druga męczeństwo. Był świadkiem niecodziennych wydarzeń, jakie miały miejsce na ulicach Rzymu. Otóż 200. rocznicę swojego powstania obchodziła wówczas hucznie masoneria, która atakowała Kościół, wartości chrześcijańskie, papieża. I Maksymilian był przerażony tą niezwykłą agresją, tym mową nienawiści. Postanowił coś z tym zrobić. Wpadł na pomysł założenia niezwykłej organizacji Militio Immaculate. Jako zakonnik był tym, który stworzył największy na świecie klasztor katolicki. W Niepokalanowie znajdowało się nie tylko wydawnictwo. Była tam własna elektrownia, piekarnia, apteka, stolarnia, kuźnia, szpital, a nawet straż pożarna. Zrealizował jedną z najniezwyklejszych misji, udając się do Japonii w krótkim czasie, tworząc japoński Niepokalanów. Klasztor stoi do dnia dzisiejszego. Więcej, klasztor otarł się wybuchowi bomby atomowej, która spadła na Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku, niszcząc to miasto doszczętnie. Bracia, którzy byli w środku wówczas, w trakcie tego wybuchu, nie zostali dotknięci chorobą popromienną. Jeden z nich żyje jeszcze do dzisiaj, jest badany przez różne medyczne gremia. Jak to możliwe? Wreszcie męczeństwo. Wierność Chrystusowi oznaczała dla niego konsekwentny wybór miłości bliźniego aż do zaparcia się samego siebie. Pod koniec maja 1941 roku dosłownie w przenośni przekracza bramy piekła, bramę niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jeden z komendantów obozu wydał wyrok śmierci na 10 więźniów z powodu ucieczki jednego skazańca. Wśród wytypowanych znajdował się Franciszek Gajowniczek. Młody więzień Franciszek Gajowniczek, który zostawiał żonę, dwójkę synów, i on błagał o życie, ale nikt go nie słuchał. I wówczas wystąpił z szeregu ojciec Kolbe, złamał regulamin. Ośmielił się stanąć przy Lagerführerze Fritzu i zamienić z nim słowo, co również groziło natychmiast karą śmierci. I tak ocalał mąż i ojciec rodziny, który szczęśliwie doczekał się wyzwolenia i przeżył wojnę, długo jeszcze żył. Ojciec Maksymilian wraz z 9 kolegami idzie do bloku numer 11, do celi śmierci, do celi, która do tej pory była świadkiem wielkich ludzkich dramatów i tragedii. Ale odkąd pojawił się tam ojciec Maksymilian, to miejsce, ta cela, stała się nagle kaplicą. Został prawdopodobnie dobity zastrzykiem z fenolu. W miłości nie dało się zabić. Ona wyszła z tych drutów kolczastych, z tego piekła na ziemi, z tych dymów krematoryjnych. I jest dzisiaj dla nas wielkim umocnieniem. Więźniowie, którzy przeżyli to piekło, dzielili się tą historią z innymi. Wszczęto proces beatyfikacyjny, który został uroczyście zakończony, a uroczysta kanonizacja miała miejsce w 1982 roku. Kiedy wspominamy ojca Maksymiliana, to myślimy o tej jego postaci, ale też myślimy o tym, że on jest duszpasterzem, który posługiwał się środkami społecznego przekazu, mediami. I to właśnie on miał takie powiedzenie: wszystko dla niepokalanej. I on używał najnowocześniejszych mediów dla niepokalanej. Jest przykładem również dzisiaj do posługiwania się nowoczesnymi mediami w służbie Ewangelii.